Witamy Państwa serdecznie w Galerii Antresola i realizujemy obiecany materiał, spotkanie z naszymi szanownymi gośćmi, którzy przyjechali do Koszalina mimo pandemii, mimo czerwonej strefy, w której jesteśmy i mimo wszystkich przeciwności losu udało nam się spotkać pani Irena Globerska-Gautier i pan profesor Jan Wiktor Sienkiewicz. Chcielibyśmy jakby przybliżyć Państwu sylwetkę Leona Piesowockiego i właściwie porozmawiamy trochę o sztuce, ale przede wszystkim o tym, kim Leon Piesowocki jest, jakim jest człowiekiem, jak fantastyczną jest postacią i jakie Państwo mają odczucia jako przyjaciele właściwie Leona Piesowockiego, można powiedzieć. No ale myślę, że w całym tym... W tej historii z Leonem Piesowockim i odkryciem go dla polskiej publiczności jest ta siła samego Leona i no, moja pomoc w tym, aby skierować tą twórczość do publiczności polskiej. On całe życie tworzy na emigracji. Jest to artysta emigracyjny z grupy artystów generała Andersa. Jeden z dwóch ostatnich żyjących. Nawet były publikacje w internecie, które wskazywały datę 2007 rok, że Leon Piesowocki nie żyje. No właśnie, tu mamy historię właściwie niecały rok, szanowni Państwo, od momentu, kiedy zadzwonił telefon w mojej katedrze, to był poranek w listopadzie, na początku listopada 2019 roku i usłyszałem w słuchawce bardzo miły głos, pani się przedstawiła, powiedziała, że nazywa się Irena Gautier i dzwoni w imieniu swoim i Leona Piesowockiego. Ja wówczas zawiesiłem głos, powiedziałem pani Irena, ale z tego co wiem, z przekazów źródłowych, chociaż Wikipedia nie jest tak poważnym przekazem, ale jednak zajmuję się od wielu lat życiem twórczości artystów Andersa i wiem, że Leon Piesowocki nie żyje. To było wielkie zdziwienie. Pani Irena powiedziała, ale rzeczywiście żyje, bo spotykamy się od lat i chcielibyśmy nawiązać kontakt z profesorem. To było kompletne odkrycie, więc Państwo po roku niecałym się spotykamy w Koszalinie na wystawie Leona Piesowockiego, o którym wszyscy żeśmy myśleli, że to jest historia, życie zamknięte, a który dzisiaj, myślę, to tą wystawą w tym mieście ma kolejny etap swojego nowego życia artystycznego i wystawieniowego. Dzięki pani Irenie, pani Irena, właściwie, a jakie spotkanie było Państwa we Francji, bo to jest interesujące. Przecież Leon Piesowocki zaszedł się w Prowansji, tam spotyka osobę i ducha w jednej osobie niezwykle przyjaznego jego twórczości życiu przecież. W pewnym momencie, kiedy byłam na wystawie, zbiorowej wystawie w niewielkim miasteczku francuskim, poznałam Piesowockiego. Właściwie przypadek zupełny, bo nie wiedziałam nic o tym malarzu polskim. Zainteresowała mnie jego praca, która była też użyta jako plakat do wystawy. Zainteresowała mnie jego praca, która posłużyła jako plakat do wystawy. No a później w momencie, kiedy zaczęłam zapoznawać się z biografią, która była w pobliżu, wyczytałam, że to Polak, Leon Piesowocki, urodzony w Poznaniu w 1925 roku. I w tym momencie pan Piesowocki zbliżył się do mnie i zapytał mnie w języku francuskim, czy mnie to malarstwo interesuje. No, zapytałam z kolei ja, czy możemy rozmawiać po polsku, ponieważ wyczułam, że nie jest to taki czysty francuski z lekkim akcentem. I zaczęliśmy rozmawiać, długo rozmawialiśmy, no i właściwie od tego momentu można powiedzieć, że zaczęła się nasza przyjaźń no, dwóch Polaków na emigracji. Właściwie ja nie jestem emigrantką, to Leon jest emigrantem, ale polskość nas połączyła. No i później oczywiście twórczość Piesowockiego, bo bardzo mnie zainteresowało jego malarstwo. Sama robię zdjęcia, więc światło, cienie, to wszystko jest używane przez Piesowockiego, który również robi zdjęcia
które później przerabiamy i powstają z tego symetrie fotograficzne, bardzo interesujące. No i właściwie działanie w kierunku jakiegoś wsparcia i pomocy dla Leona powstało we mnie, ponieważ on zaczął prosić mnie o możliwość wystawy w Polsce. W rozmowach bardzo często o tym mówił, powtarzał, że pragnie wystawiać w Polsce. No, spróbowałam różnych swoich znajomości z dawnych lat, i poznaniaków, i innych. No niestety nic się nie udało. Żadne listy, żadne prośby do galerii, absolutnie nic nie dały. Więc zaczęłam się interesować możliwościami dla Pia Sobockiego wystawienia go we Francji, bo miałam troszkę więcej możliwości w tym kierunku. Sama działam w klubie w Transpolonie w Valais. Tam jest jeszcze inny też klub polski. I dzięki tym klubom i swoim znajomościach z Francuzami, którzy organizują staże fotograficzne, udało mi się zorganizować kilka wystaw Pia Sobockiemu. No i cały czas szukałam, jak dotrzeć dalej. Trafiłam oczywiście wśród tych swoich poszukiwań na nazwisko Jan Wiktor Sienkiewicz, profesor, specjalista od artystów Andersa. No i zrobiłam próby skontaktowania się z panem profesorem i próby powiodły się. I rzeczywiście ten dzień był, wydaje mi się, przełomowy, bo drodzy Państwo, Leon Pia Sobocki, jak powiedziałem, już swoje życie artystyczne zaznaczył w literaturze w obszarze polskiej sztuki na emigracji, ale tylko tak do lat 60. XX wieku. Zginął z pejzażu badawczego w momencie, kiedy w latach 60. wyjechał na stałe do Francji, do Niemiec, bo do Niemiec jeździł dwa razy z powodów rodzinnych osobistych, ale ostatecznie we Francji znalazł swoją drugą ojczyznę, nie nową, zawsze powtarzam, ojczyzna jest jedna, drugą ojczyznę. I tą ojczyzną jest małe miasteczko Malas pod Montelimar w Prowencji. Tam rzeczywiście własnymi rękoma odrestaurował stary budynek, który jest jego pracownią i domem. I tam istnieje jego pracownia artystyczna, w której do dzisiaj tworzy, mając lat 96. Więc Leon Pia Sobocki w tym wieku, wydawać by się mogło, słusznym, jest niezwykle żywotny artystycznie i twórczo. Pomijamy oczywiście jako taką żywotność fizyczną, czego przykładem był przyjazd przed miesiącem grudnia do Polski na jego wystawę wcześniej przed Koszalinem. Pociągiem, nie? Pociągiem przyjechał przez Berlin. Zapytany przez mojego przyjaciela, który obecny jest dzisiaj na wystawie, Artura Świerka, magisterka sztuki, panie Leona, jak pan sobie poradził z podróżą i z wyżywieniem? A powiedział, no z wyżywieniem, jaki kłopot, zrobiłem sobie sandwicze i jeszcze zostały. Także po żołniersku zupełnie, otóż przebył tak jak w latach pobytu w wojsku. Bo trzeba powiedzieć, że będąc młodym chłopakiem z urodzenia, jednak paszport miał niemiecki. To jest z powodu na fakt, że ojciec miał pochodzenie niemieckie i został wcielony w czasie II wojny światowej do Wehrmachtu, służył w armii niemieckiej i dopiero po dezercji z armii niemieckiej dostał się do drugiego korpusu i tam w drugim korpusie dzięki generałowi Władysławowi Andersowi został studentem Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, Akademia di Belle Arti w Rzymie, jako student pierwszego i drugiego roku, bo nie miał studiów wcześniej artystycznych przedwojennych. Dwa lata studiów, które skończyły się w listopadzie 1946 roku, to było przerwane studiowanie, ponieważ drugi korpus miał nakaz opuszczenia Półwyspu Apenińskiego i z Neapolu cała ta grupa studentów na Akademii Sztuk Pięknych z innymi żołnierzami z drugiego korpusu została przetransportowana na Wyspy Brytyjskie. I dopiero Wyspa Brytyjskich stał takim kulturowym w dwóch ośrodkach akademickich, które prowadził major Bohuszczyszko. Leon Pia Sobocki zdobył dyplom malarstwa w zakresie malarstwa i należał, bo są źródła, są świadectwa, są
notatki samego Bohusza i Fowle, profesora studium malarstwa sztukowego i grafiki użytkowej, a tam układali między innymi Wojciech Jastrzębowski, Karolina Lanckoralska. W notatkach mamy, że informacje, że należą do wybitnych absolwentów tego studium. I jak życie pokazało w latach 50., kiedy korpus przysposobienia i rozmieszczenia Wielkiej Brytanii został zlikwidowany, to przecież Leon Kieselowski świetnie poradził sobie na rynku zawodowym, prawda? Oczywiście, oczywiście. O tym wspominaliśmy w trakcie konferencji prasowej, że właśnie Leon Piesowocki był designerem, tak? Jak to dzisiaj mówimy. Tak, londyńskim. I to jest też, myślę, fantastyczne, że design nie wiąże się tylko z komputerowym, projektowaniem, ale właśnie tym takim manualnym i takim właśnie przestrzennym, prawda? No niezwykle, dlatego że te doświadczenia wynikały przede wszystkim z faktu, że nauczycielem i Piesowockiego całej grupy to było ponad 25 osób, które zostały w Sapelekin Budkowo studentami nadal studium malarstwa sztukowego prowadzonego przez wspomnianego Mariana Bohusza Szyszkę. To był brat stryjeczny Zygmunta generała, który dzięki generałowi Andersowi został mianowany szefem tej grupy polskich studentów, którzy studiowali w Akademii Sztuk Pięknych, bo Bohusz tylko przygotowywał ich na studia i prowadził własną szkołę malarstwa w Rzymie, taką polską szkołę. Więc ten design, tak to trzeba byłoby ująć, czyli rzemiosło artystyczne w super wydaniu, takim wysokim akademickim wydaniu, to była zasługa Wojciecha Jastrzębowskiego. Wojciech Jastrzębowski już w 1939 roku, a przed wojną był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wojciech Jastrzębowski wyjechał do Wielkiej Brytanii, tam całą wojnę pracował artystycznie. I kiedy drugi korpus i Bohusz i Andres przyjechali do Wielkiej Brytanii, to dołączył do tej szkoły malarstwa sztukowego i w roku akademickim 1946-1978 był nauczycielem akademickim i tych młodych studentów przede wszystkim kierunkował na swoją specjalizację, a sam był przecież twórcą, miał katedrę, prowadził katedrę metaloplastyki i papieroplastyki. Przede wszystkim papieroplastyka to było nowe na rynku artystycznym przed II wojną światową. Wówczas ci młodzi artyści, studenci jeszcze Jastrzębowskiego, przepraszam, w Polsce przede wszystkim stworzyli taką grupę nowych twórców, którzy w tej powojennej Polsce operowali zupełnie nowym środkiem wyrazu, czyli taką rzeźbą przestrzenną z papieru i z metalu, wyposażenia czy też dekoracje witryn sklepowych najlepszych marek od Baty, poczynając czeski w Warszawie, to przecież były dekoracje robione przez studentów Jastrzębowskiego. Piesowacki bardzo ze swoim kolegą Kowalewskim właśnie przez 10 lat prowadzili własną firmę. I trzeba powiedzieć, dzisiaj tutaj siedząc przed tymi obrazami, czy pośród tych obrazów, jest do odrobienia poważna strata, mi się wydaje, bo malarstwo jesteśmy w stanie już dzisiaj opanować sztukę plastyczną, w sensie malarską Leona Piesowockiego. Natomiast nie wiemy nic, albo bardzo mało, bo zachowały się tylko szkice, które tylko kompozycje uratowane, znaczy przywiezione z Wielkiej Brytanii, papieroplastyczne, ale te kompozycje już nie tyle z papieroplastyki, ale z metaloplastyki są obecne w pejzażu Londynu, dlatego że to były wielkie szyldy dla wielkich firm, to były wyposażenia biur i przedsiębiorstw, jak linie lotnicze przełożone w państw, jak biura projektowane różnych firm. I pomimo, że nastąpiła zmiana stylistyki, to z całą pewnością dekoracji wizji zostały w Wielkiej Brytanii. To niezwykle ciekawe, ale jeszcze taki wątek, bo te wątki u Piesowockiego, one są tak przeróżne i tak bogate, prawda? Bo tak naprawdę to jego życiorysem pewnie kilka osób można byłoby obdzielić. Mnie na przykład bardzo zachwycił ten wątek tych rysunków do książek, ilustracji do książek i tej pracy w Niemczech przy Teatrze Lalek. Tak, to może jeszcze opowiemy coś Państwu o tym epizodzie w jego życiu. Pani Irena, specjalistka, tak. Więc oczywiście miłość tutaj odegrała rolę.
Jak to w życiu. Tak, jak to w życiu. Oczywiście zakochał się i stąd, prawda, zbliżył się bardzo do tej autorki. Później nawet wzięli ślub. Autorki książek, tak? Czy autorki spektakli? Pracowała w teatrze jako scenografka. Tak, ale jednoznacznie się wypowiedzieć, bo tak bardzo dokładnie tego nie wiem, więc... Ale o jakąś kobietę chodziło, tak? To jest... Później została żoną, córka Saskia, która się urodziła z tego... To druga żona, prawda? To druga żona. Ale dwie Niemki. Obie Niemki. No i właściwie tutaj znów origami i znów twórczość związana z papieroplastyką miała swoje miejsce i Piesewoczki dalej rozwijał się w tym kierunku, mimo tego, że jednocześnie tworzył też inne prace. Chociaż on, bo pytać oczywiście artystę o ten niemiecki epizod, właśnie pracę w teatrze i pracę nad scenografią teatralną w teatrze, ale i pracy, no właściwie ilustratora, to jednak zawsze mówił, że to nie ta atmosfera, to nie ten kraj, to nie ta lotność, to nie to światło, co wprowadza, to nie ten kolor. Myślę, że też nie ta wolność, prawda? Ten niemiecki porządek być może Piesewoczkiego przeszkadzał i go ograniczał, tak, prawda? Małżeństwa mieszanego, a pan tak. Miał cały czas niemiecki. Paszporty. Nie wiem, czy to dzisiaj tak, nie znam tego paszportu, ale czy nie. Brytyjskiego raczej, tak, prawda? Tak. Więc jednak ma paszport tak brytyjski, a teraz miał odzyskać, czy odzyskał polski. Tam była taka historia, że... Bo francuski ma. Nie. No, to jest ciekawe. Właśnie. On niemieckiego nie ma. Polskie obywatelstwo odzyskał w momencie, kiedy został po takiej weryfikacji u Andersa. Wtedy dostał polskie obywatelstwo. Jemu teraz bardzo zależy na tym, żeby to obywatelstwo wróciło do niego na zasadzie potwierdzenia paszportem. I tutaj właśnie on robi różne starania, ale oczywiście w międzyczasie, kiedy był w Wielkiej Brytanii, tam dostał obywatelstwo, wystąpił obywatelstwo brytyjskie, tak, jest obywatelem brytyjskim, a we Francji jest rezydentem, ma kartę stałego rezydenta. Więc to obywatelstwo polskie to było obywatelstwo potwierdzone przez ówczesny rząd brytyjski. Tak naprawdę w związku z tym ten paszport obecnej Rzeczypospolitej, zwłaszcza w 1989, jest jednak ciągle nie ma tego obywatelstwa. To bardzo ciekawa historia, dlatego że, drodzy Państwo, ci wszyscy Polacy, którzy do drugiego korpusu dołączyli po bitwie o Monte Cassino w większości, bo mówimy o tych żołnierzach, to są wielokrotnie albo uczestnicy Powstania Warszawskiego, którym z Polski udało się wydostać, wyjechać, albo wyzwoleni z obozów jenieckich, a nawet koncentracyjnych, Polacy, którzy od stycznia, zwłaszcza 1945 roku do maja 1945 roku, czyli do zwycięstwa, do momentu powieszenia flagi nad Berlinem przez wojska Armii Czerwonej, to byli ci, którzy wiedzieli, że nie chcą wracać do Polski już, wiadomo, że w strefie wpływów socjalistycznej, jednak strefy. W związku z tym w drugim korpusie na terenie Włoch po styczniu 1945 roku zaczęli się pojawiać Polacy, którzy często już do tej Polski wiedzieli, że nie chcą wrócić po wojennej, cokolwiek się wydarzy, nie wiadomo było, kiedy wojna się skończy, ale nie chcą być pod okupacją sowiecką. I ci Polacy, którzy byli w różnych armiach, łącznie z armią, z Wehrmachtem, tak jak Leon Piesewoczki, byli przecież z małżeństw mieszczani żołnierze, którzy byli w armii francuskiej, ale wiedzieli, że ci młodzi żołnierze z różnych armii, że jest drugi korpus, a postanowienie, decyzja, to była jedna słowa decyzja generała Sir Andersa było następujące, że przyjmie w drugim korpusu każdego, kto czuje się Polakiem, kto jest z małżeństwa mieszanego i kto chce być w drugim korpusie.
W związku z tym znaleźli się ci młodzi ludzie z różnych środowisk i w tym środowisku już tego korpusu powstawały, nie chcę powiedzieć napięcia, ale pytania. No w tym jest, że wielu było, Tadeusz Bejt, Zwierzęta Małżeństwa, jak Leonty Sobocki, był Ryszard Gerling, który był z rodziny polsko-czesko-włoski tak naprawdę, a pracował jednak w niemieckim urzędzie poczty i do 1944 roku również przez Kuhlitz, przez Piemont uciekł do drugiego korpusu z transportu poczty, bo rozwoził pocztę po Europie, był człowiekiem właściwie Europy, więc pracownikiem Rzeszy tak naprawdę. Więc w łonie drugiego korpusu powstawały pytania pomiędzy żołnierzami, zwłaszcza tymi, którzy wyszli z sowieckiej niewoli, przeszli przez Irak, Palestynę, Egipt, Monte Cassino, jak oni mają się zachować. Wszyscy byli takimi samymi żołnierzami dla Andersa, tak samo ważnymi, bez żadnej jakiejkolwiek różnicy. I oni otrzymali to obywatelstwo Wielkiej Brytanii, ale od rządu brytyjskiego, dlatego że tylko to obywatelstwo mogli otrzymać, ponieważ socjalistyczne państwo, komunistyczne, prawda, rząd już polski w dobie po 1947 roku wycofał obywatelstwo wszystkim żołnierzom drugiego korpusu, a generał Władysław Anders, tak jak i żołnierze, również stracił obywatelstwo. Nie był obywatelem Rzeczypospolitej, więc ci żołnierze tak naprawdę stracili wszystko. Bo stracili ojczyznę, stracili rodziny, stracili obywatelstwo, stracili możliwość przyjazdu do Polski. I tożsamość. Tak. I Piesowocki tak naprawdę, mając takie obciążenia, nie wrócił do Polski, był wcześniej obywatelem Niemiec, otrzymał obywatelstwo polskie, rządu brytyjskiego, ale nie Polski, pomiędzy Bugiem a Odrą i mówi o tym szczerze i nawet bez bólu, to nie wiem, że dla niego drugą ojczyzną była Francja. Francja, która go wyzwoliła, powiedział, że po prostu się tam bardzo dobrze czuł. Początkowo do Francji przyjeżdżał tylko do swojego kolegi, który posiadał dom w Prowansji, daleko od nas. Tak, właśnie tam się. I tam przyjeżdżał, tam po prostu poczuł światło i piękno Prowansji i w sumie zdecydował się, by sprzedać swój dom w Anglii i osiąść właśnie tam. I pierwszym jego miejscem zamieszkania we Francji właśnie był Pont de Barret. To jest miasteczko małe w odległości tylko kilku kilometrów od Manas. Tam wyremontował starą ruinę, sprzedał ten dom i później kupił drugą ruinę, też ją wyremontował i właśnie w tym domu mieszka do dziś. Ten dom ma swój styl. Pan profesor Jan Wiktor miał okazję spotkać się właśnie z Leonem Piesowockim u niego, w jego własnym domu, w tym kolorycie, w tej pracowni, do której wchodzi się z dużym opuszczeniem głowy. No skorkuje uderzenie głowy i rozcięciem łysej czaszki. No nie kończę. Także pracownia oczywiście przygotowana też z takimi otworami świetlnymi, które bardzo mu pomagają w jego pracy, bo to naturalne światło wpada i od strony, prawda, dachu i od strony, i od bocznych stron. Także sam wybrał to miejsce, sam zdecydował, sam wszystko wyremontował, łącznie z meblami, które u niego są. Wszystko jest właśnie w tonacji niebieskiej. To jeden z jego kolorów fetyszów, prawda? Ale też jest i kolor, że to ja bym zupełnie inny strefy, że tu kreska, ale też jest ten powód. Tak, bo jest grafikiem, tak. Malarzem. Tak. Grafika mi się wydaje, zawsze jak artysta z grafikiem w pewnym momencie, a w okresie międzywojennym ta grafika była istotna, bo to było tak jak projektowanie wizytówek, tych plakatów, to było bardzo takie intensywne. Dzisiaj to się robi wszystko w komputerze, wtedy trzeba było tę matrycę, to było trzeba się to nauczyć, odbicie zwierciadlane, to wszystko są ci artyści, potem gdzieś jednak to potęguje i oni gdzieś tam... Ale też właśnie nawiązując do rysunków, do tych grafik, które prezentujemy, do tych aktów szczególnie, bo to rzeczywiście
też można się doszukać takiej, ja myślę, że to jest, wynika z bardzo głębokiej takiej inteligencji estetycznej, emocjonalnej i z bardzo dobrego przygotowania, bo to widać, że to tego amator nie mógłby unieść, prawda? Tylu różnych inspiracji. I to wydaje mi się też, że Piesowocki się nie zamyka w żadnych ramach, prawda? To jest ta wolność jego... Tak, ta wolność jego jest po prostu bardzo widoczna w tych pracach, że on potrafi się poruszać między przeróżnymi kierunkami, między przeróżnymi stylistykami i dobrze się czuje wszędzie właściwie, prawda? No zdecydowanie tak, bo jest rzeczywiście materiał filmowy zrobiony ze spotkania właśnie listopadowego w ubiegłym roku w pracowni artysty Manas, gdzie artysta tak naprawdę nas poprowadził i to dzisiaj jest motyw przewodni po jego życiu artystycznym, ta rozmowa rzeka, której 30 godzin żywego nagrania żeśmy zrobili z ekipą telewizyjną, a z której to zmontowane są obecnie 3-godzinne odcinki, które pokazują rzeczywiście twórczość Leona Piesowockiego o najwcześniejszych jego rysunków jeszcze wykonanych w Poznaniu przed II wojną światową, kiedy jako amator, bo nie miał żadnej szkoły czy plastycznej, prawda, tylko doświadczenia związku do Niemiec, do Berlina, gdzie rodzinnie wyjechał na prawie 2 lata i później wrócił do Poznania, ale sam tworzył, wiedział, że ma talent. Niewielkiego wzrostu chłopak, bardzo szybki, jak złote srebro się porusza w towarzystwie, odważny, po przygodach różnych musiał walczyć o swoją pozycję, więc nie był wielkim facetem, który dominował, tylko swoim sprytem, jakby inteligencją, to co pani powiedziała, wielką inteligencją, taką wartością na życie, zdobywał sobie miejsce, więc w jego twórczości jest cały szereg, to cośmy powiedzieli, dróg artystycznych, inspiracji artystycznych, ale pewnie można byłoby je próbować poszeregować, kiedy ta twórczość jednak ma swój wiesz, zakres czasowy, kiedy artysta ma około 95 lat. O tym mówi też sam twórca, komentując również te najnowsze jego prace, tu mamy najnowsze prace Leona Piesowockiego, które mają wiele wspólnego, to co się powiedzieli, z grafiką, z rysunkiem, z jego doświadczeniem z kolorem i doświadczeniem z fotografią. I ta fotografia to nie jest przecież obca sprawa. Natomiast skąd jego bardzo dobry grunt artystyczny, a więc z Rzymu. Przede wszystkim z Rzymu, bo w Akademii Sztuk Pięknych spotkał Leona Piesowockiego, cała grupa polskich studentów, a w roku akademickim 45-46 to były 24 osoby, 24 studentów na jeden rocznik, to byli Polacy z drugiego korpusu. I tam profesorami w Akademii Sztuk Pięknych byli przede wszystkim ci artyści, czyli ci profesorowie, którzy wykładali przed wojną, a przed wojną kuźnią artystów, plastyków, zwłaszcza do Rzymu przyjeżdżających, to byli artyści często wykształceni albo pracujący na południu Włoch. Często to byli mieszkańcy urodzeni, twórców urodzeni na Sycylii, w Puli. Mediolan był bardziej awangardowy. Mediolan miał swoją galerię Lyonę, Mediolan był bliższy Berlinowi. To były doświadczenia, które wokół siebie, wokół swojej grupy skupiała pani z Husaka, która później była kochanką Mussoliniego. I ona z tego powodu, że znała się na sztuce, to awangardowych artystów w Mediolanie ochroniła przed tym, co stało się Niemczech, ze sztuką zdegenerowaną. Czyli cała awangarda włoska miała swoją siedzibę Mediolania wcześniej w Turynie, te dwa miasta. Rzym był bardziej nastawiony na na korzenie sztuki tradycyjnej, ale z takim nasyceniem, z taką całą paletą tej kolorystyki, która występowała w klimacie, więc mówiąc, prawda, czyli tych artystów
gdzieś z południa, to była cała grupa artystów, która przed II wojną światową stanowiła taki, byśmy powiedzieli, dzień odpowiednik do Polskiego Komitetu Grupalskiego, czyli tych twórców, którzy też na bazie tej rozbuchanej kolorystyki korzystali z techniki pracy zaczerpniętych z francuskiego impresjonizmu, prawda? I postimpresjonizmu. Wiedzą, on trafia, Leon Wysocki trafia na takich mistrzów jak Barton i jak Sironi chociażby, który tworzy na futurystów, którzy jednak mieli doświadczenia ze sztuką francuską, z artystami, którzy w futuryzmie kolor przyszedł, to naprawdę dynamika, kolor, więc ma się tyle nauczycieli rysunku, czyli studium aktu jest podstawowe, z bakalem sztuk pięknych i na prywatnych kursach, które umożliwiały studia rysunkowe na Via Matuta i Via Babuino. To były dwie ulice w Rzymie, są niedaleko od Piazza Cwania, które są ulicami galerii, ale tam posadowiony był już od lat 30. tak zwany Circolo Artistico Internazionale, związek takich artystów międzynarodowych, do którego później dołączył polski artysta Józef Jarema, który utworzył Art Club, który miał skupić tych wszystkich artystów z armii sprzymierzonych, czyli Brytyjczyków, Amerykanów, Francuzów, Marokańczyków, Polaków, w związki artystyczne, które miały kontrolować w ogóle całą sztukę światową. Jest chyba idea. To był ktoś, kto wymyślił coś takiego, co funkcjonuje teraz w Polsce, w Warszawie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, prawda? Jerzy Majdowski, ale to wymyślił Jarema. Chciał zresztą zrobić, żeby te kluby Art Club, między innymi w Argentynie, w innych miastach, gdzie ci artyści mogli się kontaktować. Pies Owocki korzystał z tych doświadczeń, będąc w Akademii, ale on korzystał i skąd buduje te dwie ulice i te studia na tych ulicach. Tam były studia artystyczne, gdzie za niewielką opłatą można było uczestniczyć przede wszystkim w kursach aktu, a to nie było aż takie łatwe, prawda? Można to było w Akademii, gdzie było ciasno i były tylko zajęcia, więc te kursy aktu bardzo pomogły przede wszystkim a to były rysunkowe najczęściej, później się tworzyło pracę emeralskie, pracowało się gdzieś w pokoiku wynajmowanym, czyli to tak masło to było w pokoiki w pomieszczeniach klasztornych. I tam całe też historie były, bo jeden z klasztorów był przylegał do muru tak zwanego miłości, gdzie w rodzinach Francji spotykali się Włosi ze swoimi kochankami. I to było najlepsza arena do obserwacji aktu po prostu. Anatomii. I są na to przekazy artystów takich jak Demel i jak Wysonowski. Zota po prostu rysowali te sceny mieści miłosnych. Czyli rysunek, czyli doskonały warsztat. No i kolor, prawda? I kolor wzięty od tych artystów, nauczycieli z Akademii Sztuk Pięknych. I szczęściem było również, to się Państwo że obecność Mariana Kusza Szyszki, bo Kusz Szyszko był już przed wojną znany jako ekspresjonista. To też człowiek orkiestra, która ostatecznie po dwóch latach studiów na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie nie było przecież Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, postanowił po dwóch latach z tego wydziału się przenieść do Krakowa, w Krakowską Akademię Sztuk Pięknych skończył. Ale miał doświadczenie również po dwa lata studiował później po ukończeniu tych studiów w Warszawie i zachwycił się ekspresjonizmem europejskim. To był taki bardzo niekontrolowany ekspresjonizm, taki impulsywny, bardzo prawda, emocjonalny. Przeszedł przez pięć obozów i języków pokuszy szkoły trafił jako nauczyciel do tych młodych studentów, a więc mam doświadczenie włoskie, mam doświadczenie kolorytu włoskiego, świetnie do nauczycieli z klimatem Mediteranii, prawda, pasem Morza Śródziemnego, ze światłem pionowym, z kontrastami,
i potem ekspresjonizm okusza. I na to dochodzi Wielka Brytania, zupełnie nowa stylistyka, pomieszane niebo, zupełnie inne. Rozproszone świat, mury, działają jak dyfuzor, tak? A na to nałożone doświadczenie, żeśmy o tym powiedzieli, Wojciecha Jastrzębowskiego i jego papiera plastera. Czyli wszystko. Cały świat w pracach Krzysztofa Wodzkiego, bo i na koniec ta prowansja, która daje zupełnie jeszcze inne doznania, tak? Bo tu tak. Ma też, nie ma tego ostrego światła, ale jednak te barwy są bardziej nasycone niż w Wielkiej Brytanii. Jest inaczej, te niebieskości, tak? O których cały czas gdzieś, o tych niebieskościach, błękitach cały czas gdzieś to się przewija w jego twórczości, prawda? No i to, co jest najważniejsze, to jest sensualność u niego. Bardzo ważny jest temat kobiet. Bardzo kobieta się przewija, postać ludzka jak najbardziej pojawiała się od samego początku. Natomiast o kobiecie on w tych obrazach mówi, powiedział intensywnie niż o mężczyźnie, prawda? Kobieta nie musi to być portret realistyczny, ale sylwetka kobieca i później rzeczywiście ten błękit i woda i sylwetka w wodzie, czyli załamanie światła w wodzie i sylwetki w wodzie, no bo w wodzie obraz widzieli inaczej, prawda? Soczewce. I ta, może tutaj pani Irena powinna powiedzieć kilka słów o tym związku z fotografią, bo to jest bardzo interesujące, bo pani się fotografem zajmuje, prawda? I to też jest ważne w tym dialogu, moim zdaniem, w tym dialogu między wami, między panią a Piesowockim, bo Piesowocki fotografię wykorzystuje często do społeczności, tak? Bardzo często maleńkim aparatem, tam kilka pikseli ma tylko zaledwie ten aparat, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ dla niego ważne jest to, żeby uchwycić to, co jego zainteresuje. I później oczywiście daje do zrobienia odbitkę z tego zdjęcia, które tam sobie zrobił i próbuje przetworzyć to na własny styl, na własny sposób. Oczywiście używa do tego lustra. No i ostatnio, przez parę ostatnich lat bawi się, oprócz tego lustra, którym tam wcześniej się posługiwał, doszła jeszcze do tego taka bryła. Taki pryzmat jakiś, tak? Tak, taki. Kawał szkła, który często wykorzystywany jest jako luksera. Przez które przechodzi światło. Ogląda te fotografie często. I robi z tego fotografię. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z żadnym komputerowym, z manipulacjami, tak? I to jest też fantastyczne, że dziś większość ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić w ogóle robienia fotografii bez użycia komputera. Tak? Okay. A tutaj wracamy trochę do przeszłości i do. Ale co mnie też intryguje jako fotografa, to jest to, że on wykorzystuje fotografię jako punkt wyjścia jako taki środek, taką metodę otrzymywania zupełnie nowej jakości, tak? Że fotografia jest tylko takim środkiem dla niego, takim jakby materiałem, z którego można stworzyć zupełnie nową jakość. Ale jednak musimy pamiętać, że fotografia mu pomaga, tak? I to tak, jest, on jest... używa właśnie dlatego, że później w tych kolejnych zdjęciach, które robi, już bo sfotografowanie... Są przetworzenia. Tak. Cały czas idziemy dalej, tak? Czyli przetwarzamy już zrobiony obraz fotograficzny, przetwarzamy dalej, fotografujemy, dalej przetwarzamy i znowu czasami fotografujemy. Czasami jeszcze lustra, To są te symetryczne kompozycje, tak. Które... Zakładam, że to mógł być fragment kwiatu czy czegokolwiek. To potem się twarz pojawia, dlatego że najpierw to jest fotografia pejzażu, nazwijmy, albo obiektu. Tak. Tę fotografię on widzi przez ową luksferę i to jest zupełnie rozbyty, załamany obraz. I fotografuje tam nas przez tą luksferę. Otrzymuje fotografię tej luksfery i stawia lustro i to już jest symetryczna fotografia tych dwóch połówek. Te dwie połówki odrysowuje na kartce, zarysy różnych form. Dopiero to przenosi na białe płótno obrazu i te pola, te
pola wypełnia właściwie stosunkowo płaską barwą akrylową, bo robi się to, nie ma czasu, żeby... Tak, to jest właśnie ostatni taki. I te prace warto wspomnieć, że te prace, które Państwo teraz widzą, to są prace z 2020 roku. To było przygotowane specjalnie na wystawę. Dlatego akryl, bo to szybko schnie. Jest natychmiastowa. Teraz się nie bawi. Czasu. Nie ma czasu. To jest to, o czym Pani Jelena mi mówiła. Nie ma czasu, jak Leon Piesowocki je. Nie ma czasu. Na pracę swoją, więc zminimalizował kompletnie sprawę związaną z odżywianiem się. Kupuje wszystko, co jest mrożone i co nie wymaga żadnego przerabiania, czyli zero przygotowań, tylko trzeba mikrofonu. Oczywiście czasami, jeśli jest to jakaś puszka, prawda, wypełniona fasolą po bretońsku na przykład. Puszku podgrzewa sobie, zjada, oczywiście je w godzinach tych, które używane są we Francji jako święte, czyli obiad o godzinie między 12 a 1, prawda? Zawsze do posiłku jest oczywiście kieliszek wina, prawda? Tak, święte. Również zachował też swoje przyzwyczajenie angielskie do szkockiej kawy. Do szkockiej kawy i do robionych w tosterze tostów. Tak, też. Tosty z dżemem, oczywiście. Natomiast kiedy to warto powiedzieć, kiedy po dwóch czy trzech dniach mieszkania, to był listopad, a dom jest nieogrzewany. Mieszkałem w takim malutkim pokoiku gościnnym, czyli 1,20 m x 2,10 m, dokładnie tak mi się mieści łóżko, żeby tylko się położyć. Więc stwierdziłem, że dzwonił na to pani Reni, pani Reno, chyba dzisiaj zrobi jajecznicę, ale prawie tak jak to bardziej w lodówce powinny być jajka, więc poznałem sobie jajecznicę sobie i Leonowi. Wyjąłem te cztery jajka, ubiłem jedno i oczywiście się całe spłynęło. Więc nie spojrzałem na to, pytam Leona, czy ty od kiedy się lubisz te jajka, a on, wiesz co, chyba niedawno, w lipcu, albo listopad. Więc absolutnie nie ma czasu na robienie nawet jajecznicy. Tak, wszystko tak. Jajka były kupione dawno, ale on korzysta oczywiście z tych puszek lub z tych gotowych już przyrządzonych pod. No taka postać, prawda, ekscentryczna bardzo. Też bardzo dobre są te portrety, które Państwo udostępnili mi do pracy też nad tą wystawą. To na tych portretach doszukaliśmy się przy pierwszej rozmowie z rektorem na temat tej wystawy, jak mnie zaprosił do siebie, że będziemy mieli możliwość zrobienia tej wystawy i że będę szczęśliwie kuratorką tego przedsięwzięcia. To mówi, no i co, kogo pani przypomina ten Piesowocki? Ja mówię, no taki trochę Salvador Dali, nie? No i to było pierwsze skojarzenie i gdzieś te, jakby ten wątek taki surrealistyczny też można tutaj, też można się doszukać, prawda? Z tym, że to jest tak dla mnie ciekawe, no, ja wiele wystaw już tutaj zrobiłam i dla mnie jest ciekawe to, że to jest taki artysta, który też czerpie pełnymi rzeczywiście garściami z przeróżnych dobrych doświadczeń sztuki świata, nie mając przy tym żadnych kompleksów, nie mając też, bardzo często artyści mówią, nie, ja nie będę oglądał, ja nie będę się inspirował, bo inspiracje to są cytaty i tak dalej. Tutaj u Piesowockiego jest tak, że my możemy się dopatrzeć tej inspiracji bez właśnie podejrzewania w ogóle o cytowanie jakichś artystów, ale i to jest fantastyczne, prawda, że on tak bezkompromisowo w ogóle idzie taką drogą przez tę sztukę, że chce nam pokazać, że i to go inspirowało, i to, ja myślę tutaj może chyba z panem profesorem powinniśmy się zgodzić, że to te doświadczenia Rzymu i Wielkiej Brytanii, myślę, że razem dały mu takie szerokie horyzonty, prawda? Tak. Ale też przeżycie wojenne, które mogłoby spowodować jakąś taką straszną traumę i
wywoływać nawroty do tematyki takiej martyrologicznej. U niego tego nie ma. Owszem, on się jakby rozliczył z tym okresem, bo jest seria i tego nie mieliśmy okazji pokazać, bo to są duże formaty prac, zwłaszcza z lat na pasie wieku, ale jeszcze większe, bo ten obraz tam tak, tutaj martwe zwierzęta, tak. Tam, czyli to co on widział w rowach, na frontach, prawda, są zasieki, te martwe konie, opowiadał zresztą na trzech o tych koniach, zapach śmierci, łzy konia, na przykład, prawda, to tym opowiada. On się z tym rozliczył, dosyć bym powiedział tak jednoznacznie i ma bardzo silny swój stosunek, ma swoją filozofię w ogóle do polityki światowej. Właśnie to tak. Chciałabym, żeby pan powiedział kilka słów na temat tego obrazu, ten detal historii, tak? Do którego dajemy również bardzo krótki komentarz w postaci podpisu do obrazu. Natomiast chciałabym, żeby pan skomentował to. Mówimy o tym? Tak. O tym razie. O tym detal historii. O tym, tak? Tak. Rzeczywiście to jest już, bym powiedział, bardzo abstrakcyjna jego kompozycja, gdzie... Tak, ale chodzi nam o ten komentarz, o którym z panem Ireną rozmawiałam, że to był bunt. Tak. Był bunt Wiesołockiego przeciw politycznym, właśnie politycznym i manipulacjom, z których wynikało, że obozy koncentracyjne były jedynie detalem, szczegółem, o którym my nie musimy pamiętać, czy który nie zasługuje na wspominanie, tak? Na jakiś komentarz nasz dzisiejszy. Tak, no i są kompozycje, które wykorzystują też kolaż. To jest jeszcze dodatkowy element, o którym żeśmy nie powiedzieli, w jego działalności plastycznej kolaż stosował. Nie mam tutaj pracy, ale są kompozycje, które wykorzystuje żywe, wycięte z gazet o konkretnej datacji, zwłaszcza w okresie procesu norymberskiego, sceny, twarze, jako mówi zdrajców kompletnie światowych, co do których nie mam jeszcze wątpliwości dla niego. Postanowienia i w Teheranie, i w Jałcie są zwykłą kalkulacją wielkich mocarstw, zupełnie bez jakiegokolwiek myślenia humanitarnego w stosunku do Polski, szczególnie. Także on tutaj nie ma wątpliwości. Zresztą on powiedział bardzo ładnie czy przed wernisażem w Gdańsku, prawda, że on ma też swój ugruntowany stosunek do wiary, bardzo. On uważa, że gdyby był Bóg, to nie mogłoby być II wojny światowej, nie mogłoby być kataklizmów tej miary ludobójstwa, więc on uważa, że jednak te systemy polityczno-religijne są tylko wymyślone na korzyść tych systemów tylko, a tu jednostka. Jasne, do kontrolowania tłumu, prawda? To jest, że Nietzsche też o tym mówił, że właśnie że religia pozwala kontrolować masę. Tak. I wydaje mi się, że on dzięki temu jest szczęśliwy, jest wolnym człowiekiem, jest człowiekiem zero-jedynkowym. Tam nie ma drugiej, trzeciej warstwy myślowej manipulacji. On po prostu mówi o rzeczach prosto. Tak. Dlatego on jest tak uśmiechnięty. On ma piękną twarz, plastyczną twarz, taką dobrą twarz płyniejącą. Jego kamera lubi pan, ma powtórzę 95 lat, w kamerze ma 85 lat. Tak bardzo dobrze rysuje się i on jest tego świadom. Do tego stopnia świadom, że wie nawet i jak ustawić który policzek, w jakim świecie. Jak się śmiechać, to widać po zdjęciach. Widać po zdjęciach, że to widać, że jest świadomy tego. Tak. To może tak, jeszcze takie słowo zakończenia tej naszej, myślę, bardzo ciekawej dla publiczności dyskusji o przeróżnych aspektach, ale często ludzie przychodząc na wystawy zazwyczaj nie mają takiego wskazu. Przychodzą i zostają postawieni przed faktem, że mają odebrać w jakiś sposób wystawę. Ja zawsze
zawsze staram się, żeby tutaj był artysta, który jest autorem wystawy i żeby mógł się spotkać z publicznością. Dzisiaj jest to niestety niemożliwe, tak wiemy, że ten kontakt taki realny z drugim człowiekiem jest utrudniony. Mimo to Państwo mogą przyjść do galerii i zobaczyć, natomiast ja zawsze staram się dawać ludziom tę możliwość, żeby mogli porozmawiać z artystą w czasie wernisażu i zapytać, bo te nurtujące pytania zawsze, co artysta miał na myśli, o co tu chodzi, dlaczego to tak, i to szczególnie przy sztuce współczesnej, która jest, no wiadomo, różna w odbiorze, tak? I ja bym chciała, żeby Państwo takie trzy słowa od siebie, jak odebrać tę wystawę. Wiemy, tu są 23 prace, nie 123, tylko 23 prace, które są takim, cały czas powtarzałam, wstępem do w ogóle do badań nad twórczością tego niezwykłego artysty. Ale chciałabym, żeby Państwo taką rekomendację swoją własną, swoje własne rekomendacje udzielili tutaj w publiczności. Więc może wyjaśnię te ostatnie prace, które przywiozłam specjalnie na tą wystawę. Przygotował je Pies Owocki tuż przed moim wyjazdem. Więc powstała fascynacja u niego dyskami CD. Kolorytem, który zobaczył w słońcu, w błyskach, prawda? No jest to starszy pan, 95 lat, więc on właściwie nie używa takich płytowych. W tym momencie tak został zauroczony tym, co się dzieje na tym dysku, tymi odblaskami, tymi wszystkimi kolorami. I stąd powstały te dwie tutaj prace, Charleston i Rumba. Nazwa, właśnie, tytuły tych prac związane są z muzyką, tak. Właśnie dlatego, że na tych dyskach, które zobaczył, była jakaś tam muzyka i on te kolory później oczywiście sam tutaj sobie dobrał. Właściwie no, wydaje mi się, że to jest bardzo nowoczesne, a jednocześnie w wieku, który ma 95 lat, trochę może i szokujący dla osób, jak to starszy pan i używa takich kolorów. To jest chyba świeże, więc chyba świeże, prawda? Ale właśnie Pies Owocki jest cały taki kolorowy, bo jego życie, mimo tego, że oczywiście miało różne etapy i też nie było zawsze kolorowe przecież, ale jego temperament i cała żywotność jest z tym związana, myślę, i właśnie wspaniale, że w tym wieku można tworzyć takie... I się zachwycać takimi rzeczami, na które pewnie większość z nas nie zwraca uwagi, prawda? Bo dla nas jest to tak powszechne, pospolite, gdzieś te zachwyty nam uciekają, prawda? Bardzo często w rozmowie telefonicznej mówi, wiesz, zrobiłem ten, ale ten drugi, który robiłem poprzednio, jest lepszy, jest naprawdę najlepszy z tych wszystkich. Pan profesor tak, też to tak, słyszał, tak, prawda? Tak, więc tak. To jest, u niego jest ten entuzjazm też, który tak wyzwala się. On naprawdę jest zadowolony, jeśli zrobi coś, co mu sprawia przyjemność. To chyba taki dobry jest komentarz, że ta pasja i zachwyt to są takie rzeczy, które gwarantują tę długowieczność. I to nawet nie chodzi o to, ile lat człowiek żyje, ale jeżeli żyje z pasją i zachwytem, to może to życie przeżyć lepiej, prawda, niż ten. No i pan profesor może. No i jest trzy słowa zaproszenia. Panie, drodzy Państwo, jeszcze jest aspekt niezwykle ważny dla kultury polskiej współczesnej XX i XXI wieku, dla tych dwóch wieków. Otóż Leon Pies Owocki już z samego faktu, że jest artystą żyjącym i ciągle tworzącym i ostatnim reprezentantem właściwie tego pokolenia, które wykształciło się w czasie wojny, po wojnie, poza granicami Polski, jest artystą niezwykle ciekawym przez samą twórczość. Ale ta jego twórczość znowu jest przykładem. To jest wyjątkowe, myślę, dla dzisiejszego dnia i dla tego muzeum. Bo muzeum w Koszalinie wchodzi na ścieżkę, daje wkład do pisania na nowo, bo to już jest proces historii sztuki polskiej XX-XXI wieku. Otóż do dzisiaj, po wykształceniu akademickim, z których korzystałem jeszcze ja, z których korzystają moi studenci,
ciągle mamy dzieje sztuki w Polsce po II wojnie światowej, czyli te dzieła sztuki, które są dziełem polskich artystów wykonanych pomiędzy Odrą a Bugiem. Dzieje sztuki polskiej to jest wszystko to, co powstało w Polsce powojennej oraz wszystko to, co jest dziełem polskich artystów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, a powstało po II wojnie światowej w krajach europejskich, pozaeuropejskich. I Piesowocki jest artystą, jest przedstawicielem, daje tą twórczość, jest, pokazuje nam, jest takim jednym z przykładów bardzo bogatej palety dorobku artystycznego polskich artystów poza Polską, żeby nie powiedzieć na migrację, bo migracja można pojęcia, która musi, jest teraz w procesie odzyskiwania poprzez wydawnictwa na razie słownikowe, które pracujemy w zespole duży historyków sztuki pracujących w Polsce i poza Polską. I na bazie tego słownika artystów polskich na emigracji w 21 wieku. Być może jeszcze moje pokolenia, być może trzeba będzie już liczyć na pokolenie młodych historyków sztuki. Nie, że zweryfikuje, bo to jest złe słowo, ale jakby uzupełni dzieje sztuki polskiej o tą drugą, o te drugie płuco. Jak mówił papież, papież mówił dwa płuca, ale tego z dwoma płucami. Ciągle odbywa się jednym płucem, tylko twórczością powstało w Polsce. Czego? Jeszcze raz powtórzę. Przykładem jest to muzeum, które posiada ogromny zbiór drugi w Polsce, dzieła artystów, którzy tworzyli w Polsce. Osieci, które macie Państwo tutaj na sali wystawowej w magazynach, to jest zbiór niezwykle ważny dla sztuki powstałej w Polsce. Jak do tego dodamy przedstawicieli sztuki polskiej, plastyki polskiej, malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, które są dziełem polskich twórców, a powstały na Zachodzie i połączymy, to dopiero zobaczymy, że ta piramida, prawda, dorobku jest bardzo wyższa. Ta piramida Chaosa polskiej sztuki XX-XXI wieku jest zupełnie inna i świeci innymi kolorami. Nie chcę powiedzieć, że trzeba będzie przewartościować niektórych. Nie, każdy artysta znajdzie swoje miejsce, ale tam trzeba to ułożyć, to co zostało. Tak, uzupełnić. I co jeszcze ważne, i myślę, że możemy być z tego dumni my, muzealnicy z Koszalina, czy my, przedstawiciele kultury tutaj w Koszalinie, no możemy się cieszyć, że jest to tak naprawdę druga wystawa, czy trzecia wystawa w Polsce, tak? Że artysta z takim dorobkiem, z taką historią nigdy w Polsce nie był wystawiany, no. A nie dlatego, że nie chciał. Nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że nie chciał. Były zamknięte, tak. To pokanie było tak trudne. Tak. Ten gospodarz niechętnie uchylał drzwi, prawda? Czyli no, nie ostracyzm, ale wystarczy zaniechanie, wystarczy brak świadomości, tak, albo wyparcia, to może jest inna sztuka, nie chcę powiedzieć niewartościowa, czy inaczej wartościowa, ale nie nasza może sztuka, skoro nie powstała w granicach naszego kraju. Także ci artyści byli podwójnie wykluczeni, czyli wykluczeni często środowiska, które funkcjonowali jako w tych ojczyznach, bo nie byli urodzeni tam i wykluczeni przez fakt, że byli cudzoziemcami, tak. Czyli Polska, czyli kraj, z którego wyjechali. Nie pamiętała, nie chciała, nie mogła z różnych względów odpowiedzieć. Wszędzie nie nasz, prawda? Tak, i to właśnie dżalowcy. I ja myślę, że to jest chyba właśnie ten najgorsza z możliwych strat, strata tożsamości i tego tej przynależności, tak. Fizycznej i mentalnej, tak? Fizycznej i metafizycznej. Oni, tak. I tutaj. Wszędzie inny. Tak, wszędzie. Jeśli przełożymy pojęcie innego, które funkcjonowało zawsze w historii, a szczególnie odnosiło się mocno namacalnie i dramatycznie w stosunku do jednak polskiej populacji, Polaków, którzy po wojnie nie wrócili, nie mogli wrócić, czyli byli inni. I jeśli to dzisiaj tworzymy na schematy procesów emigracyjnych, ażeby było bardziej szerzej i poprawniej procesów migracyjnych, no, jeśli zajmiemy się przed pojęciem innego, czyli jego dorobkiem, no to tutaj sprawiedliwości nie oddamy żadne, po prostu. Tak. Inny obcy, tak? I przez to nieznany. Tak, i przez to nieznany. Ale już znany. Także zapraszamy Państwa serdecznie na
do odwiedzenia naszej wystawy i życzymy miłych wrażeń. Zapraszamy, dziękujemy Koszalinowi, że chciał nas przyjąć. A ja zapraszam Państwa w imieniu Leona Piesowockiego do obejrzenia jego pracy, do poznania tej postaci, która jest naprawdę bardzo interesująca i dzięki kolejnej wystawie będzie znany Piesowocki w Polsce jako artysta emigracyjny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.